Cena złota w Polsce może wzrosnąć 9000%. Tutaj mamy wykres liry tureckiej. Proszę zobaczyć, co się stało od roku 2008. Cena złota do liry tureckiej wzrosła 9000%. Tak jest. Złoto wzrosło 90-krotnie. Proszę zobaczyć, tutaj jedna uncja złota kosztowała 1000 lir. No a dzisiaj mamy sytuację, w której kosztuje 90 987 lir. Właściwie jedna uncja nie wzrosła 9000, a 9100% od ceny z 2008 roku. Tak jest, 90-krotnie. To tak jakby dzisiaj jedna uncja złota kosztowała 10 tysięcy, bo powiedzmy pi razy drzwi tyle kosztuje, 10 tysięcy złotych jedna uncja złota. I by ta uncja złota wzrosła cenowo w złotówkach do 900 tysięcy, bo jeżeli weźmiemy 10 tysięcy razy 91 razy, no to jest 910 tysięcy. Taka sytuacja właśnie była z lirą turecką. Cena złota wzrosła z 1000 lir na 910 tysięcy. 910 tysięcy, czyli z 10 tysięcy złotych na 1 000 000 złotych. To tak jakby wzrosła cena z 10 tysięcy złotych na 1 000 000 złotych. Ludzie się zastanawiają, czy to jest możliwe, aby cena złota tak wzrosła polskim złotym, i mówmy sobie wprost, tak, jest to jak najbardziej możliwe, że cena złota może wzrosnąć do 1 000 000 złotych za uncję. Do 1 000 000 złotych za uncję. No, może wzrosnąć do 1 000 000 do 300 tysięcy funtów za uncję, do 300 tysięcy dolarów za uncję, do 500 czy 600 tysięcy dolarów australijskich za uncję i tak dalej, i tak dalej. Może to tak wzrosnąć. Oczywiście, tak wielki wzrost złota do liry tureckiej nie oznacza wielki wzrost złota do dolara, do złotówki, do euro i do funta. Tutaj mamy przypadek, w którym po prostu lira turecka dramatycznie traci, ale to pokazuje sytuację, że właściwie z dnia na dzień, z roku na rok może dojść do takiej sytuacji w takim i takim kraju, że deprecjacja waluty zacznie postępować. Proszę zobaczyć, że deprecjacja waluty zacznie postępować. Proszę zobaczyć. W roku 14, no jedna uncja złota kosztowała 2400 liry. Proszę zobaczyć, tutaj mamy rok 4, 8, jeszcze w 7 jedna uncja złota kosztowała 861 lir. Dzisiaj jest to 91 tysięcy. Proszę to zrozumieć. Tak szybko deprecjonowała się cena złota w lirze tureckiej, po prostu skokowo. Cena złota rosła skokowo, skokowo. Oczywiście to dlatego, że tam w Turcji zapewne na masową skalę drukują te pieniądze, na masową skalę są rozdawane kredyty, na masową skalę jest gigantyczna inflacja, 50%, 100%, więc ta lira się bardzo deprecjonuje. Ale czy taka sytuacja może nam się przydarzyć w Polsce? Generalnie taka sytuacja może się przydarzyć w Polsce, jeżeli byśmy na to pozwolili, ale jesteśmy w Unii Europejskiej, więc nawet gdyby taka sytuacja się zdarzała, to Unia Europejska nam nakaże wprowadzać takie plany jakieś naprawcze jak w Grecji, czy tam gdzieś, czy w jakiejś Portugalii, no i wtedy gospodarka oczywiście się zawali, waluta się nie zawali, taka może być sytuacja, na przykład będzie trzeba bardzo wysokie oprocentowanie podwyższyć lub też będzie trzeba, jeżeli zniszczymy swoją walutę, prawda, bo proszę zobaczyć, tutaj jeżeli chodzi o dolara amerykańskiego, no jeżeli weźmiemy, proszę zobaczyć, EUR3 do euro, jeżeli weźmiemy EUR3, tutaj mamy do tureckiej liry, mamy euro do tureckiej liry, no i proszę zobaczyć, w roku 2015 jedno euro to było tylko 3 liry, 3 liry, 3,30, no taka była sytuacja. A ile dzisiaj jedna złotówka kosztuje? 4,30, czyli więcej liczbowo w złotówkach dzisiaj trzeba dać za euro niż w lirach liczbowo w 2014 roku, chociażby na tych wykresach. Tam w którymś roku była zmiana, tam zer, prawda, ale to już nawet nie wiem, który, nie jestem w stanie wszystkiego followować, wszystkich tych walut, prawda, i znać ich z całej historii. Tam Polacy nie znają historii nawet swojej własnej waluty, a co dopiero followować każdą datę zmiany zer, czy
deprecjacji waluty na świecie, szanowni państwo, ale bieda coraz większa, ona owocuje. No i proszę zobaczyć, po roku 14, gdy 1 euro kosztowało jeszcze 2,76, 3,23, prawda, lira zaczęła się zawalać do 3,86. Proszę bardzo, to dalej liczbowo jeszcze jest mniej niż dzisiaj w euro. Kosztuje złotówka. Proszę bardzo, 4,16. Proszę zobaczyć, 4,16. No i mamy tutaj na przykład, tu mamy sytuację, że lira turecka, proszę bardzo, tutaj powiększę, mamy sytuację tutaj, że lira turecka w roku... Który to jest rok? Tu mamy rok który? Mamy rok 17. To był 2017 rok. Proszę sobie wyobrazić, że to był 2017 rok. Że jeszcze w 2017 roku lira turecka w liczbach kosztowała tyle samo, co dzisiaj polska złotówka do euro. Szanowni Państwo, tyle co dzisiaj Polska. Kto to by pomyślał, prawda, że się stanie to, co się stało? No i dzisiaj w Polsce też mamy takie urojenia, prawda, że można rozdawać pieniądze. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy sytuację, w której nasze pieniądze są rozkradane przez ukraińskich oligarchów, przez zagraniczne korporacje, prawda? No i oczywiście też jest polska gospodarka niszczona przez Zielony Ład, przez Unię Europejską, przez Brukselę, prawda? Na coś, no taka jest w danym momencie rzeczywistość, no i, ale my mamy ciemno, zimno, prawda? Nie mamy gazu, nie mamy elektrowni. Takich, co ma Francja, prawda? Nie mogę wymieniać tych słów, no bo to potem ten algorytm sieka, prawda? Więc nie mamy elektrowni, nie mamy gazu, nie mamy ropy, nie mamy tego wszystkiego, prawda? No i proszę zobaczyć, i polska złotówka, polska gospodarka się zapada. I nie myślcie sobie, że jeżeli Tuskowi, Kosiniakowi, Kamyszowi się nie powiedzie i wróci Mateusz Morawiecki, to będzie lepiej. Przecież Mateusz Morawiecki, szanowni państwo, i Jarosław Kaczyński, i Andrzej Duda są to ludzie, na których partię głosują głównie starzy ludzie. Starzy, schorowani, prawda, nieszczęśliwi, prawda, i bardzo często w znacznej stopniu po prostu na psychotropach. Chorzy, po prostu nieumiejący podejmować nawet decyzji w swoim życiu, prawda? No mówmy sobie wprost, w danym momencie w Polsce przepisuje się na masową skalę tabletki, prawda? Starzy ludzie nie rozumieją dzisiejszego świata, nie rozumieją, szanowni państwo, tego, co się dzieje w Polsce w danym momencie. Młodzi też nie rozumieją oczywiście, starzy nie rozumieją. Dzisiaj mało kto w ogóle rozumie, co się dzieje, prawda? Mało kto rozumie, co się dzieje, jesteśmy zajęci potyczką Ukraińców z Rosjanami. Bo nam wpajano, że no tutaj musimy, wiecie, zniszczyć sobie kraj dla ukraińskich oligarchów. I ludzie to łyknęli. Jedna jest rzecz pomagać, a druga jest zniszczyć swój własny naród. Szanowni Państwo, mamy sytuację, w której no ta złotówka się może zawalić i proszę zobaczyć, co się stało dalej z lirą. Bach, bach. Widzicie? I doszło do 7,50. Ja to mówię, że to już jest koniec, prawda? Że jak złotówka dojdzie z powrotem do 5 zł, widzicie? I tu jest ten szczyt. To jest taki psychologiczna liczba takiej waluty jak polski złoty, że gdy dochodzi do 5 zł, jak doszło do 5 zł w 2022 roku, gdy Mateusz Morawiecki zniszczył polskiego złotego i potem umocnił polskiego złotego prezes Narodowego Banku Polski, pan profesor Glapiński razem z naszymi kochanymi Bystrzakami, prawda? No to umocnili, no ale umocnili jakim kosztem? No podniesieniem oprocentowania do 7%. Morawiecki dalej potem niszczył tą złotówkę dalej, bo rozdawał, szanowni państwo, zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom poprzez ręce, szanowni państwo, ludzi, 20 tysięcy ludzi spoza Unii Europejskiej, nie Grecy, Włosi, czy tam Portugalczycy, czy Hiszpanie, prawda, którzy mają do tego prawo, jeżeli przyjadą do Polski, tylko w pół roku Mateusz Morawiecki razem z Jarosławem Kaczyńskim dostali takiego chocholego sowiecko-komunistyczno-socjalistycznego tańca i rozdali tylko w kilka miesięcy 100 tysięcy dofinansowań o wartości jednego Mercedesa lub, szanowni państwo, jednego nowego BMW, i BMW w postaci dofinansowań na odsetki, nie na kapitał, na odsetki, szanowni państwo, dla zagranicznych banków i zagranicznych deweloperów, które będziemy spłacać przez następne 10 lat, jak nie 15.
Oni tak narazdowali naszych pieniędzy zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom, że aż wygrał Tusk, szanowni państwo, taka niemota, która wcześniej nam zabrał OFE, szanowni państwo, i znienacka zniszczył system emerytalny, przez co znowu wygrał PiS i przyszedł i wrócił ten okropny system emerytalny i teraz wszyscy będziemy biednieli, dlatego ludzie mają 300 euro emerytury, bo Polacy nie chcą pracować. Następny milion czy 2 miliony Polaków domaga się, banda komunistów i socjalistów się zebrała, około miliona komunistów się zebrało, szanowni państwo, i domagają się, aby cała Polska na nich pracowała. Domagają się, aby po 15 latach, w wieku 40 lat, jak będą mieli 40, żeby sobie mogli pracować 15 lat i w wieku 40 lat zacząć dostawać emeryturę i sobie za to żyć do setki, a ty będziesz harował do 70. 2 miliony Polaków żyje w Niemczech, szanowni państwo, i tam emerytura dopiero w wieku 67 lat. Milion Polaków żyje w Wielkiej Brytanii, emerytura dopiero w wieku 68 lat, szanowni państwo. I tak jest deprecjacja funta brytyjskiego, szanowni państwo. Następny milion Polaków żyje w takich krajach, gdzie też wiek emerytalny to 68 lat. Emerytury wcale nie są jakieś gigantyczne wysokie, ale tam trzeba pracować 30 lat, 40 lat i dopiero się emeryturę dostanie minimalną za to ewentualnie, chyba że się minimalną, prawda, w wieku 68 lat, 67, prawda, a w Polsce jest około kilka milionów komunistów, która przejęła władzę, która ma gigantyczny wpływ na Polskę, która zniszczy polskiego złotego, tak jak zniszczyli za PRL-u. To są tego samego pokroju ludzi. Około miliona komunistów, parszywych, szanowni państwo, darmozjadów, tumanów, którzy nie rozumieją, czym jest ekonomia i gospodarka, domaga się, że chcą pracować 15 lat, chcą mieć emeryturę w wieku 40 lat, żeby im przez 60 lat potem wypłacać, prawda? Ale skąd będą na to pieniądze? Skąd będą na to pieniądze? Przecież pieniądze nie rosną jak liście na drzewach, że przychodzi wiosna, rosną, dojrzewają, spadają i na wiosnę będą nowe. To tak nie działa, przecież żeby wypracować pieniądz, musisz pójść do pracy. Szanowni państwo, żeby zapłacić komuś 2000 zł emerytury, żeby emeryt dostał 2000 zł emerytury, to musi na to musi pracować na to około dwóch, trzech pracowników. Dwóch, trzech pracowników na płacy minimalnej, jak nie czterech. Żeby, szanowni państwo, jeden emeryt w wieku 65, 67 lat dostawał emeryturę na przykład do 80 czy do 85 roku życia, prawda? Średnio, powiedzmy, tak pi razy drzwi, średnio, wiadomo, że jeden żyje 70, drugi 80. Kobiety w Polsce żyją ponad 80 lat, bardzo długo kobiety w Polsce żyją 82 lata, mężczyźni niestety bardzo krótko. Mamy bardzo krótki wiek, nawet w Tajlandii niestety dłużej żyją mężczyźni, a opowiada się nam, że to trzeci świat, a nawet w Tajlandii, a tam Unii Europejskiej nie ma i Urszuli von den Jungingen, szanowni państwo. Nawet w Tajlandii ludzie żyją dłużej niż w Polsce, szanowni państwo, mężczyźni. Kobiety żyją w Polsce bardzo długo, 82 lata, 83 lata. Oczywiście ta różnica się zmienia, mężczyźni żyją coraz dłużej, prawda, kobietom zostaje ten wiek, bo to jest bardzo dużo, generalnie średni wiek życia 83 lata to jest taki najwyższy wiek kobiet średni w krajach generalnie, prawda, no taka jest rzeczywistość, bo mężczyźni po prostu przez te 50 ostatnich lat, przez 100 lat, prawda, pracowali w ciężkich zawodach, dlatego i budowali, pracowali w ciężkich zawodach, dlatego żyją krócej niż kobiety, prawda, taka jest rzeczywistość, dlatego, bo mężczyźni mają cięższe życie, mężczyzna musi zapracować na pieniądze, kobieta bierze bogatego męża czy dobrze sytuowanego męża i ona ma życie łatwe, prawda? Mężczyźni mają najcięższe życie na tym świecie, bo to my nosimy cegły, bo to my budujemy mury, bo to my walczymy, bo to my bronimy, bo mężczyzna ma bardzo ciężkie życie. Normalnej piękności kobieta ma bardzo dobre życie, prawda? Chyba że jest głupia. No i tyle, taka jest rzeczywistość, prawda? No taka jest rzeczywistość, no ale o co chodzi, szanowni państwo? Chodzi o to, że widzimy tutaj, prawda, jak zresztą, jeżeli nawet Tusk straci pracę, dojdą socjaliści z PiS-u do władzy, zaczną rozdawać znowu ludziom spoza Unii Europejskiej dofinansowania. Szanowni państwo, Morawiecki w pół roku i Kaczyński i Duda rozdali w pół roku 100 tysięcy Mercedesów, szanowni państwo, i Maybachów, szanowni państwo,
w pół roku, a my na to teraz płacimy, dlatego jest deprecjacja złotówki. Oni uważają, że nie wiem, pieniądze rosną na drzewach, rozdali tylko w pół roku, a co było gdzie indziej? Co było gdzie indziej? Miliardy były wysyłane do Szwajcarii, nikt ich nie ma ze spółek Skarbu Państwa, szanowni państwo, spółki Skarbu Państwa zapadają się, przyszedł Tusk, spółki Skarbu Państwa się zapadają, szanowni państwo, jak z ręką w zegarku, giełda się zapada totalnie. Szanowni państwo, mówmy sobie wprost, jeżeli miliony komunistów wymusi na rządzie, żeby, szanowni państwo, płacić im przez 60 lat emerytury po 15 latach pracy od 40 roku życia, tak jak powiedziałem, żeby wypłacić jedną emeryturę o wysokości 2000 złotych. O wysokości dwóch, jeżeli, żeby wypłacać emeryturę o wysokości 2000 złotych jednemu emerytowi, na przykład od wieku 65 do 85, czyli przez 20 lat, na to musi pracować około 3 ludzi albo 4 ludzi na płacy minimalnej. 3 ludzi na płacy minimalnej. Dwóch ludzi na płacy średniej, żeby dwóch ludzi na średniej płacy, szanowni państwo, a nawet trochę wyżej niż średnia, musi pracować dwóch ludzi na więcej niż średnia płaca, żeby wypłacać jednemu emerytowi pieniądze. 2,5 tysiąca złotych na rękę, a to jest dalej 500 euro. Szanowni państwo, a nam się mówi, że w Hiszpanii jest bieda. Szanowni państwo, jak w Hiszpanii średnia emerytura jest 3 razy wyższa od polskiej średniej emerytury. No 2,7 razy około. W Polsce, szanowni państwo, bieda, mówi się nam, niemieckie media, które zatrudniają, szanowni państwo, polskich propagandistów w Polsce. Obrzydzali nam Hiszpanię, jaka tam jest bieda, a w tej biednej Hiszpanii, tak jak nam niemieckie media, zagraniczne media, które, szanowni państwo, wynajmują Polską, jest, bo 70% polskich mediów, szanowni państwo, należy do zagranicy i oni wynajmują takich propagandistów, których nazywają dziennikarzy i oni nam obrzydzają cały świat, że to niby w Polsce jest dobrze, szanowni państwo, a w innych krajach jest źle. Jak jest, szanowni państwo, w Polsce dobrze, jeżeli średnia emerytura w Polsce, szanowni państwo, jest w Hiszpanii Hiszpan dostaje średnio 2,7 razy wyższą emeryturę, nie musi gazu, nie ma zimno, a jedzenie jest w tej samej cenie, szanowni państwo. Tam. Jedzenie jest w tej samej cenie w Hiszpanii, co w Polsce już dawno. Wszystko jest tańsze, kredyty 3 razy tańsze, szanowni państwo. Słońce, ciepło, nie trzeba zimy, nie kominów. Szanowni państwo, w Polsce chodzą komuniści, kominy zaklejają. Chodzą komuniści z bolszewikami, szanowni państwo, funkcjonariusze, szanowni państwo, postkomunistycznego państwa polskiego, szanowni państwo, aparatu państwa polskiego chodzą funkcjonariusze, szanowni państwo, z OMO i ORMO chodzi, szanowni państwo, i wyciągają ludziom piece z domów. Kominy każą zaklejać, szanowni państwo, a idzie zima! Szanowni państwo, minus 20, 25, co wy sobie myślicie, że co będzie, szanowni państwo? Będzie to, że będziemy do strefy euro, Ursula von Gingen przyjdzie, raus Tusk, oddawaj nasze złoto! Do Frankfurtu nasze złoto dawaj! Tusk! Tak będzie, szanowni państwo, zobaczcie, co się działo z Turcji! Tylko, że u nas, proszę zobaczyć, co się działo, szanowni państwo! A żeby to, co się dzieje w Turcji, żeby się w Polsce, szanowni państwo, nie stało, proszę zobaczyć! Proszę tu zobaczyć, też była chwila umocnienia tureckiej waluty. Od 2018, to było wczoraj, jeszcze przed rokiem 2020 i 2022, gdzie kręgosłup, szanowni państwo, gdzie dusza, gdzie serce narodu polskiego została zniszczona przez Morawieckiego, szanowni państwo, i Kaczyńskiego. Proszę zobaczyć, gdzie została trucizna wtoczona, szanowni państwo, w nasze społeczeństwo i w nasz naród. Oligarchiczna. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, co się stało, szanowni państwo. Też było odetchnienie w 2018 roku. W 2018 roku, szanowni państwo, w 2018 roku, proszę bardzo, się umocniła z powrotem do 5,95. Też było odetchnienie aż do roku, do maja 2019 roku. Szanowni państwo, napiję się tego, co tutaj teraz piję, bo ma kopa, powiem. Szanowni państwo, szanowni państwo, to co się dzieje w danym momencie, proszę zobaczyć. W Turcji jeszcze w maju 2019 roku, 6,53, ja wam mówię, jak dojdzie złotówka do 6 zł za euro, za dolara, it is over. Będziemy musieli podwyższyć oprocentowanie, szanowni państwo, na 15%. Tak jak w roku 2000, w Polsce było oprocentowanie 20%, szanowni państwo, nie 5,75. Nie będziesz miał kredytu raty 7 tysięcy, a 70 tysięcy będziesz miał. No, no tak, znaczy nie, to wtedy zrobią tak, no proszę zobaczyć, co tu się działo. Ja powiem, nie będziesz miał 70 tysięcy, wejdziemy do strefy euro,
No proszę zobaczyć, jak zacznie się dalej zawalać. Patrzcie, 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 co się stało. Jeszcze rok 19, styczeń i przyszedł, szanowni państwo, rok 2020. I proszę zobaczyć, co się stało. Proszę bardzo. Pum, szanowni państwo, 8, 9, 10, 11, 15, 14. Szanowni państwo, było 3 euro, 3 liry, a jest 15 lir. Szanowni państwo, chwilę, proszę bardzo, 17, 18, 19, 20, 30, 34, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, co się dzieje tutaj. Proszę zobaczyć, co się dzieje tutaj, szanowni państwo. 40 lir tureckich za 1 euro, szanowni państwo, z 5 lir tureckich. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, 17 rok 4 liry, tutaj 40 lir. Szanowni państwo, 10-krotnie u nas do tego nie może dojść, bo przyjedzie Komisja Europejska i powie tak, słuchajcie, zawalacie złotówkę, zawalą złotówkę do 6, do 7, dalej będą rozdawać pieniądze, dalej będą rozdawać zagranicznym oligarchom, dalej będziemy, szanowni państwo, no bo wiecie, Brytyjczycy i Amerykanie podpisali memorandum budapesztańskie, że będą bronić Ukrainę, szanowni państwo, no ale bronią Ukrainę, ale naszymi pieniędzmi. To Brytyjczycy, szanowni państwo, im zapewniali bezpieczeństwo, nie my. No ale Brytyjczycy takim zapewnili, że my za to płacimy. Taka jest rzeczywistość. Dlaczego w Polsce jest taka inflacja, a nie w Wielkiej Brytanii? Dlaczego, szanowni państwo, to polska złotówka się zawala, mamy inflację 5%, a nie w Stanach Zjednoczonych? Bo my płacimy za to wszystko, co się dzieje na Ukrainie. Płacimy my, najwięcej płacimy my. No i tutaj te kraje ościenne trochę, prawda? Ale oni nie są aż takimi frajerami jak Polacy, jak Morawiecki. Przecież za granicą nie rozdawali Mercedesów, szanowni państwo, ludziom spoza Unii Europejskiej, prawda? Morawiecki w 6 miesięcy, gdyby Morawiecki dalej rządził, gdyby Tusk, Kosiniak-Kamysz i Hołownia nie rządzili, szanowni państwo, do dzisiaj by złotówki nie było. Znaczy byłoby 10% oprocentowania, albo po prostu sam Morawiecki by zamknął ten kredyt, prawda? 0%, 2%, tak? W pół roku rozdali 100 tysięcy i my za to płacimy każdego dnia, porozdawali jeszcze więcej pieniędzy, zrobili zobowiązania, szanowni państwo, na masową skalę są rozdawane pieniądze, szanowni państwo, zagranicznym, innym, już nie deweloperom, już nie banksterom zagranicznym, tylko zagranicznym korporacjom w danym momencie, na masową skalę, szanowni państwo. Nasze pieniądze są inwestowane w spółki zagraniczne, spółki Skarbu Państwa. Te spółki Skarbu Państwa opłacają sobie partyjnych kacyków na dziesiątki milionów złotych, setki miliardy. Miliardy znikają ze spółek Skarbu Państwa, szanowni państwo. A te spółki Skarbu Państwa udostępniają reklamy, szanowni państwo. Udostępniają reklamy. Kupują reklamy za setki milionów złotych, miliardy złotych u zagranicznych medialnych korporacji, które piszą Polakom po polsku w Polsce i memlają nam w głowie, że w Hiszpanii jest źle. Taka jest na tym momencie rzeczywistość, szanowni państwo. Polski naród jest otępiały, ogłupiony za swoje własne pieniądze. Za swoje własne pieniądze. Naprawdę, za swoją własną głupotę, szanowni państwo. Za swoją własną... Totalizator sportowy, szanowni państwo, miał 55 miliardów... 55 miliardów obrotów w jeden rok. Za 55 miliardów... Państwo w Polsce nawet para się hazardem. Szanowni państwo, 55 miliardów, szanowni państwo, totalizator sportowy miał obroty. 55 miliardów, rozumiecie to? Gdzie są te pieniądze? A zysku mieli 300 milionów. A wygrane w lotto są po 2 miliony. A w tym samym czasie, gdyby ludzie się, wreszcie jak ludzie się jorgną, totalizator sportowy oczywiście, granie w lotto to jest dla frajerów. Bo obok, szanowni państwo, macie Eurojackpot, a w Eurojackpot można wygrać 500 milionów, 300 milionów. W Eurojackpot, szanowni państwo, idziesz do totalizatora sportowego i co? I co kupujesz? Los na lotto, gdzie możesz wygrać 1 milion złotych, 2 miliony złotych, 400 tysięcy euro? To ci na kawalerkę w Warszawie nie wystarczy, szanowni państwo, a jak zawalą złotówkę, to ci zaraz ją sprzedasz i takie będziesz mieć co żreć. W polskim totalizatorze sportowym wygrywa się po 400 tysięcy euro, 500 tysięcy euro w lotto, a w Polsce 40 miliony Polaków może grać w Euro Jackpot, gdzie, szanowni państwo, można wygrywać 100 milionów złotych, 300 milionów złotych, 500 milionów złotych, 600 milionów złotych. Dziesiątki Niemców stało się miliardami
miliarderami, szanowni państwo, bo, znaczy milionerami, multimilionerami, po 500 000 000 złotych wygrywają w Niemczech, w Danii, szanowni państwo, w innych krajach, w Norwegii, w krajach Beneluxu, szanowni państwo, bo grają w Eurojackpot, a nie w jakieś frajerskie lotto, bo mądry człowiek chce wygrać 500 milionów, a nie 2 miliony, nie namawiam nikogo do hazardu, tylko to pokazuje degrengoladę, szanowni państwo, degrengoladę, że możemy być bogaci z dnia na dzień, ale możemy z drugiej strony wszystko stracić. To będzie chwila, szanowni państwo, jak zawalimy, jak Tusk zawali, to są teraz ważne, najważniejsze miesiące dla Rzeczpospolitej, dla naszej przyszłości. Szanowni państwo, jak Tusk przegra, to przyjdą, szanowni państwo, stare wariatki rządzić. Z Rydzykiem. Szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość i już zniszczą polskiego złotego, będziemy biedakami do końca. Miliony Polaków z zagranicy przysyła, szanowni państwo, pieniądze swoim starym babkom, starym matkom, bo one mają 300 euro emerytury, 400 euro emerytury, ale przecież jest dobrobyt, szanowni państwo, a w tym samym czasie, szanowni państwo, polscy politycy mówią, że stare babki, co zębów nie mają, szanowni państwo, mają wysyłać ukraińskim oligarchom pieniądze w sytuacji, gdy milion Ukraińców pracuje w Niemczech, milion we Francji i Holandii i Belgii zarabiają po 3 razy więcej niż Polacy w Polsce, ale to nie oni przesyłają pieniądze ukraińskim oligarchom, tylko stara babka, bezzemna babka z Polski, na którą łożą dzieci, które pracują także dla Niemca, Belga, Holendra, Brytyjczyka. Boże, widzisz, a nie grzmisz!